Studiował w Zaporożu, był wiele razy w Krakowie. Podoba mi się to też, że na lekach jest od razu. Zupa na winie, na co się na winie po prostu. Ale wina tu nie ma. Ach, mi niedobrze. Nasze zwiedzanie zaczęliśmy od wizyty u lekarza. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w mieście Essaouira, albo niektórzy wymawiają to Sawera, i jesteśmy tu nie tylko po to, żeby zwiedzać, ale też po to, żeby wyleczyć Monikę. A tutaj jest i nasza biedna chora Monia. Biedulka. Cześć! No ja już się czuję troszeczkę lepiej. Przyjechaliśmy tutaj do miasta Essaouira, bo staliśmy na takim odludziu, można powiedzieć, i czułam się już bardzo źle. No i trochę baliśmy się tam zostać, bo w każdej chwili może byłaby taka potrzeba, żeby przyjechać do lekarza. Na szczęście obyło się bez lekarza. No próbowaliśmy jakimś imbirem, miodem, cytryną, ale no czosnek nawet, tak. Ja Paweł też zacząłem jeść, żeby nie czuć tego smrodu w wanie. Tak, Paweł się tak o mnie troszczył, po prostu wszystko robił, wszystko mi przygotowywał, ale nie za bardzo to pomagało. Kaszel mnie cały czas męczył, gorączka, i przyjechaliśmy tu. No i do apteki, dostałam leki i trochę mi po nich lepiej. No jak zwykle mamy szczęście do ludzi, tak mogę stwierdzić, bo znowu spotkaliśmy przemiłego mężczyznę, który pracował w aptece, studiował w Zaporożu, był wiele razy w Krakowie, tak się tam zgadaliśmy, umiał trochę po polsku, trochę po ukraińsku mówił nawet, i dał mi super leki, syrop na kaszel, tutaj coś takiego na gardło, taki spray do gardła. No i tutaj takie tabletki z paracetamolem, one są, i na katar też działają, także naprawdę postawiło mnie to, słuchajcie, na nogi w jeden dzień, bo jeszcze wczoraj to byłam po prostu nie do życia, a dzisiaj no nie mam jeszcze siły, piękne miasto, ale cóż, ale mamy jeszcze jeden prawdziwy taki polski sposób, który właśnie tutaj już szykujemy i przyrządzamy. Polski rosół na wołowinie i kurczaku na głębokiej patelni, bo nie mamy głębokiego gara. Chorowanie w wanie jest ciężkie, zrobić to wszystko na tej małej przestrzeni. No i nawet okazuje się, że ugotowanie głupiego rosołu jest nie lada wyzwaniem, bo w ten garnek no to raptem nam się mieścił kawałek kurczaka, a mamy tam jeszcze trochę wołowiny. No, więc... no ale cóż, mamy dużo zieleniny, marchewy, no i co, leczymy się, Monia, leczymy. Ważne, okay, żeby był rosół. Ja już wiem, że jak wypiję ten rosół, to już będę zdrowa. No ten rosół musi mnie ozdrowić. No, miasto jest prześliczne, jest czyściutkie, jest piękna medyna, port. No bardzo byśmy chcieli tu sobie trochę więcej pochodzić, ale przeszliśmy się dzisiaj tak dosłownie kawałek. No ja już byłam tak zmęczona, nie miałam siły, jest ciepło, ładna pogoda. No a my tak sobie musimy siedzieć w wanie, ale no może za dzień, dwa będę miała więcej siły, to coś wam z tego miasta jeszcze pokażemy, oczywiście. No, to jeszcze trochę wytruszki. No teraz to wygląda jak mamu Chin. W ogóle jak kiedyś będziecie w Maroku i się pochorujecie, to podoba mi się to, że jest język arabski i francuski, także z tego francuskiego można coś zrozumieć. Podoba mi się to też, że na lekach jest od razu cena i nie żadna naklejana, tylko jest normalnie wydrukowana. Tak jak na przykład tutaj widzicie, 95 dirhamów za ten syrop. Jest bardzo aromatyczny. Zobaczcie, Monika już na sam widok jego już się śmieje. Tak. Ceny takie europejskie, w sumie chyba około 20 euro za te wszystkie leki, także... No nie są tanie, no. No ale przynajmniej się nie trzeba targować, bo na przykład tutaj ten kosztuje 89-50 dirhamów. Także jest cena, płacimy.
No i ostatnio zapomnieliśmy Wam się pochwalić, jakie naczynia kupiliśmy w Safi. Tylko tyle i aż tyle, bo do Wana się dużo nie zmieści. Te wszystkie kolorowe naczynia kupiliśmy u Saida. Zapłaciliśmy za to 200 dirhamów. Pewnie na bazarze byśmy to kupili za jakąś stówkę, no ale jemu daliśmy troszkę więcej, no bo wiadomo, tyle czasu nam poświęcił na to zwiedzanie. Za ten tazin taki mało zdobiony, najprostszy, zapłaciliśmy 20 dirhamów. Kosztował 30, ale trochę wytargowaliśmy. No ten mamy na prezent dla Pawła siostry, dla Kasi, także Kasia już masz, już wiesz co dostaniesz od nas. Swojego tazina, tak. Którego tak chciałaś. No i kubeczki do marokańskiej herbatki, talerzyki Pawła zielony, mój jest taki kolorowy. A to już ustaliłaś, czy jest, czy tak? No ty okay. Sobie wybierałeś, tak, tutaj mamy jeszcze Safi, no jest to ręczna robota, cudowne są. Cudowne. Niedługo ugotujemy jakiś tażin na ognisku, także zobaczycie, jak to działa. Dobry? Dobry. Jeszcze postawicie chwilkę. Zaraz na nogi, nie? Mam nadzieję. Tutaj pan z tyłu chyba nie bardzo pomyślał, parkując swoje auto, bo praktycznie nie mam dostępu do bagażnika. Ledwo wodę do makaronu nalałem do garnka. Chciałem na rowerki wyskoczyć, a teraz muszę czekać, aż odjedzie. Takie sytuacje w mieście, van life'owe. Starym polskim sposobem pieczemy cebulę na palniku. Moja mama zawsze tak robiła. Pozdrowionka, mamusiu. A ja muszę stać z Michą Rosołą. Mamy tylko dwa palniki. Takie to jest właśnie gotowanie w wanie. Słuchajcie, tu nie ma takich luksusów jak w domu. No i jak, Moniuś, mamy to? No, chyba tak. No, pięknie. Z czerwoną cebulą. Trochę inny, ale ważne, że smaczny. Czy smaczny, to ja zaraz ocenię. Ale żeśmy tu nabrudzili. Całkiem spoko wygląda, nie? Tak, mamy tylko symulację łyżki wazowej. Monia, dajesz radę, zaraz będziesz tu śmigała na desce surfingowej po oceanie. Tak, po tym rosole myślisz, że tak mi się polepszy? Oczywiście, wypożyczę ci, będziesz tam sobie śmigać. Mhm. Słuchajcie, efekt końcowy, marokański rosioł. Polsko-marokański. Zaraz spróbujemy. No i? Smakowy? Mhm. Rozgrzałaś się? Tak. Jest mi gorąco, ale jeszcze Paweł mi się kazał przykryć kocem. No, bo tak. Przepraszam. Ja się dzisiaj nie nadaję do dialogu. Odpoczywaj. A ja będę stał na straży, żeby ci nic nie brakowało. Miałbym iść posurfować, no ale siła wyższa. Miałem Moniki nie rozśmieszać się, biedna rozkasłała, prawie się udusiła. Także koniec tego dobrego. Idziemy odpoczywać. Korzystając z faktu, że Moniki samopoczucie się troszeczkę polepszyło, ruszamy na miasto, zobaczyć, jak ta cała Sawaira wygląda. W końcu wychodzę z wana. No ja się niezmiernie cieszę, że wychodzimy w końcu z wanika, bo już taką mam ochotę zobaczyć, co się w tym miasteczku dzieje, że normalnie szok. No i powolutku zaczynamy zwiedzać miasto, z tyłu za mną mur ogromny, Medyny. Ach, już mi niedobrze. No i nasze zwiedzanie zaczęliśmy od wizyty u lekarza. Monika dostała ataku kaszlu, bardzo źle się poczuła i po prostu przyszliśmy tutaj od razu. Jest teraz w gabinecie i zobaczymy, co się dzieje. No niestety nie jest za dobrze, ale dostałam receptę. Dostałam leki, znaczy idziemy kupić leki, także idziemy do apteki teraz. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Wreszcie w domu. Wreszcie w domu. No, nasz spacer zakończył, rozpoczął się tak pięknie i zakończył się u lekarza po prostu, bo zaraz Wam opowiem, jak to było w ogóle.
Dzisiaj marokański kuskus z takim naszym sosem, który właśnie Paweł wczoraj ugotował. No, Paweł gotuje non-stop. Tak, dzień gotowania. Rosołu już, słuchajcie, nie ma, bo wczoraj jedliśmy my dwa razy, a wieczorem wpadło jeszcze podróżowanie Kasia z Łukaszem. No super, wykończyliśmy rosołek. No, zapraszaliśmy dzisiaj na rosołek i mamy gości. Wylecieliśmy z Polski i zobaczyliśmy ten rosół, że jest taki pyszny i wspaniały. Strasznie dawno nie jedliśmy takich rarytasów, więc... Ja też przyleciałem. Więc jesteśmy na pysznym rosołku. Podróżowanie. Wow. Smacznego. Dziękuję. Zaraz wam wszystko opowiemy, jak tutaj wygląda lekarz w Maroku. Znaczy, jak wygląda wizyta u lekarza. Całkiem przystojny lekarz był. Fotki nie mam, ale wyglądał całkiem spoko. Lepiej mieć lekarza pod nosem, bo sytuacja może okazać się nagła. I to możemy ze swojej strony polecić, że... No jeżeli podróżuje się vanem i człowiek czuje się jakoś nie najlepiej, przeziębienie jest jakieś czy coś w tym stylu, nie bagatelizować tego, tylko lepiej się udać gdzieś do miasta. No właśnie, mi się wydaje, że to była naprawdę dobra decyzja, żeby z tej dzikiej miejscówki przyjechać. Zdecydowaliśmy się iść w końcu do tego lekarza, bo chcieliśmy iść zwiedzać Medinę, ale Monikę złapał taki atak kaszlu, że ja się tak przestraszyłem, że masakra normalnie, musiała usiąść na ławce. Nie wiedziałem za bardzo, co się dzieje, bo nie mogła złapać tchu i no w ogóle. I po prostu pierwsze co, to od razu po tym całym zajściu poszliśmy do lekarza. No. Tak, wcześniej miałam jeszcze w nocy taki napad kaszlu, ale później mi przeszło i w sumie w dzień czułam się dobrze. Nawet byłam rano na spacerze. No, kaszel mnie nie męczył i wydawało mi się, że już jest wszystko w porządku. Stało się, jak się stało, ale na szczęście wiedzieliśmy, gdzie jest jakiś tam gabinet lekarski. Ja już obczaiłem od razu przy wieście do miasta, gdzie jest lekarz. Paweł tak, zrobił już obczajkę. Zrobiłem rekonesans, że tak powiem. To doświadczenie nasze i doświadczenie. Wizyta po prostu u lekarza diametralnie zmieniło moje myślenie na temat służby zdrowia w Maroku. Się naczytałem po prostu takich głupot, nie wiem. Z własnego doświadczenia wam teraz mówimy, bo tak, takiej obsługi... obalamy stereotypy i naprawdę obsługa profesjonalna. Jeżeli ktokolwiek słyszał, że tutaj jest kiepska służba zdrowia, kiepscy lekarze, no to my się z tym absolutnie nie zgadzamy. Albo dajcie znać w komentarzach, jakie wasze doświadczenie było. Może ktoś był i coś tam było nie tak. No dokładnie, no my może trafiliśmy dobrze. Jak zawsze mamy po raz kolejny, no zawsze, bo w sumie zawsze, odkąd tu jesteśmy, mamy jakoś szczęście. Mamy szczęście do dobrych ludzi. No i nie uwierzycie, ale zrobił mi USG, sprawdził wszystkie narządy, wątrobę, śledziony, pęcherz, nerki, macice. Wszystko, po prostu tak, nawet mam tutaj rozmiar moich nereczek. Rozmiar różnych narządów. Śledziona, tak, no po prostu wszystko. No, badał ciśnienie Monice. Tu mamy zdjęcie moich nereczek, jakby ktoś nie wierzył, że jestem mile zaskoczona. No i co, wizyta kosztowała 20, niecałe 20 euro, 200 dirhamów, to jest jakieś 18 euro. Ze wszystkimi tymi badaniami. Tak, z całym tym USG, które jest z też konsultacją z konsultacją od razu, na miejscu, z lekarzem. Specjalistą, chirurgiem. No. I powiem, że czekałam minutę, zanim recepcjonista wprowadził tylko moje dane sobie tam do systemu i mnie od razu poprosił do gabinetu. Także no, jestem naprawdę pod bardzo miłym wrażeniem. Okazało się na szczęście, że nic nie mam w płucach, więc bo tego się obawiałam. Jest to zapalenie oskrzeli. Ostre zapalenie oskrzeli, które było nieleczone w odpowiedni sposób, dlatego się tak rozwinęło i są te napady kaszlu. Dostała Monika antybiotyk, dostała syrop, dostała tutaj jakiś steryt, jakąś osłonkę jeszcze na żołądek, podejrzewam. Antybiotyk Augmentin, to taki znany w sumie w Polsce. Specyfik. Tak, ale tak. Nie zapłaciliśmy za to? 316 dirhamów zapłaciliśmy za leki. No najdroższy był antybiotyk, około 20 euro i za wszystko w sumie 29 euro. No w sumie taka ciekawostka, bo za leki zapłaciliśmy 316, a wizyta u lekarza ze wszystkimi badaniami kosztowała 200 dirhamów. Tak. Także no leki droższe niż wizyta. Druga sprawa jest taka, że musimy zostać tutaj do poniedziałku, bo lekarz prosił, żeby Monika wróciła do niego. Musi ją zbadać kontrolnie, czy wszystko tam jest. Czy dalej się to nie rozwija,
nie spadło na płuca, może, no wiadomo, różne rzeczy się zdarzają. Także zostajemy w Essaouira do poniedziałku. W poniedziałek wizyta, a potem zobaczymy, czy się stąd ruszymy, czy nie. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Taka przygoda, taka historia, na szczęście jest już wszystko opanowane. Do łóżeczka. Śmik! No, to tyle z naszego dzisiejszego zwiedzania. No. Ach, ale tak bywa też, czasami. Dobra, muszę wziąć to. Wodę poproszę. Okej. Okay. Jestem pielęgniarzem osobistym Moniki. Od 5 dni już. Najlepszym na świecie. Pielęgniarzem, kucharzem i opiekunem. Ciężko jest chorować w wanie, bo ciężko jest po prostu usiedzieć, jeżeli jest się w takim pięknym miejscu, no jeszcze się spotyka fajnych ludzi. No i wczoraj się spotkaliśmy tutaj z Kasią i z Łukaszem z podróżowania, z Mirosławem i z Grażyną i trochę połaziliśmy po mieście. Ja dałam już z siebie wszystko, ale no nie mogłam sobie tego odmówić, czasu z nimi, także zobaczcie, jak to było. Za 50. Dwa. Proszę. Kurczę, Łukasz z Kasią to już normalnie perfekt. Tak. On tu zostaje już. Zupa na winie, na co się na winie po prostu. Ale wina tu nie ma. Ona mi trochę smakuje jak szczawiowa. Która, ta harira jak szczawiowa? Tak, takie malistki i taka jest trochę kwaskowa. No, no nie, taka kwaskowa, dziwna. Ja spodziewałem się innego. Taka. Mhm. Ona jest właśnie bardziej taka... Ja miałem ochotę spróbować keftę. To są takie mięsne kuleczki, czyli meatballsy. Tu widzę, jest jakiś jeszcze ser chyba. Ale to jest dobre. I ostre. To jest słodkie czy... No i jak tam ekipa? Smakowało? Zupa to tak. Cudnie było. Tak, ale dupę najlepsza była, nie? Zupę dupę. Bardzo było miło, śmiesznie, wesoło. Ale widzę, że Monika już zdrowa, nie? Tak, ta herbata. Herbata miętowa ci by zrobiła. A, no widzisz, Herbata czy miętowa? Idziemy w stronę wyjścia? Tak, idziemy. W którą stronę nie pójdziesz, to jest w stronę wyjścia. Do później, hej! Zdrowia. No i tak to właśnie jest. Raz są lepsze chwile, raz są gorsze, raz jest miło, raz jest ciężko, no ale nie poddajemy się. Kuruję się, a wy trzymajcie za mnie kciuki i zostawcie suba, bo już tak niewiele nam brakuje do 10 tysięcy, więc no cóż, wezmę was na litość. Nie zapomnijcie również o łapce w górę i jakimś komentarzu, pomaga nam to po prostu tak, rozwijać nasz kanał. Tak, udostępniajcie znajomym. Tak jest. No i liczymy na wasze wsparcie. Dzięki wielkie, że jesteście i do zobaczenia w następnym filmie. Hejka. Hej. Bye.